To już taka mała tradycja, że w sali reprezentacyjnej zamku kultywowane są największe niemieckie przeboje i najsłynniejsze zespoły za naszej zachodniej granicy. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Jodły organizuje co roku festiwal. Akcentu polskiego także nie brakuje. Kapela przygrywa, a jury obraduje, któremu z uczestników przyznać pierwsze miejsce. Grono młodych chętnie piosenek w języku niemieckim się uczy, zwiększając tym samym zasób słownictwa. Jest to już 6. edycja konkursu piosenki niemieckiej dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Cyfryzacji, Administracji, jak i również Konsulatu Generalnego możemy takie imprezy przeprowadzać. Impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. No celem jest przede wszystkim nauka języka niemieckiego, języka naszych sąsiadów i po prostu powiadomienia idą do szkół podstawowych, średnich, gimnazjów, stowarzyszeń, mniejszości niemieckiej dosyć wcześnie, żeby się po prostu do tego turnieju, konkursu lepiej przygotowywały poszczególne grupy i efekty widzimy właśnie dzisiaj, gdzie było bardzo barwnie i naprawdę interesująco.